Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Tam jest zakręt śmierci. Podjedziemy z Odszklarskiej. Tak. I tutaj na parkingu staniemy. I później możemy iść do... Tutaj jest Strzałka, sztolnie Pirytu. Są 20 minut drogi. To jest oznaczone. Troszkę błotka, ale zobaczymy sztolnię Pirytu. No i idę do tych Pirytów. Oczywiście nie ubrany, bo na zakręt śmierci trzeba było iść, no ale pójdziemy do Pirytu. I po drodze na ścieżce, o zobaczcie, kurczę, ile tutaj jest tych kamyczków, jeden na drugim. No to są stary zwyczaj, zobaczcie, zobaczcie. No idę dalej do sztolni Pirytu. I tam jest ścieżka, a tutaj dochodzę do takiego rozwidlenia sztolnie, no to chyba tamtą ścieżką. W ogóle to jest szlak Waloński Juliusza Naumowicza. I tutaj mamy różne atrakcje szklarskie. No to idziemy tą dróżką. Zobaczymy, czy jest sztolnia. I Piryt to jest przez Walonów wydobywany. Złoto głupców, to ja wiem. Do kwasu siarkowego używany w produkcji. I do... Tutaj była fabryka kwasu siarkowego w szklarskiej. I do tkanin. Coś tam się używa, nie wiem co. Ale się używa. No to chyba te sztolnie, to chyba będą takie doły. Zobaczymy. No i idę do tej jamki tutaj, kurczę, między drzewami. Idę do tej jamki między drzewami, zszedłem z tego, no to przecież te sztolnie, no to nie były wtedy budowane jako jakieś w skałach, tylko jako jamy. To chyba to jest to właśnie, takie sztolnie to były tego typu sprawy. Ale nie wiem, może trzeba było pogrzebać. Tutaj wszędzie jest pełno takich dołów. No i tutaj jest jakieś wgłębienie też. Tam, no nie mogę znaleźć tego Pirytu, co wam powiem. Może to jest to, są doły. Po prostu sztolnie, bo w wczesnym kształcie to chyba są doły. Sprawdźmy, czy tu się coś skrzy. Coś nic nie widać, ale chciałbym zobaczyć. Może pójdę jeszcze tu wyżej. No i po krótkim szukaniu jest tam sztolnia. No jest, jest, zejdźmy. Uważać trzeba na kamienie. Schodzimy. Ua, ale sztolnia. To jest taki, taka kreseczka. Znak taki niebieski. Teraz dopiero zobaczyłem. Uhu, ale sztolnia, że aż strach człowieka bierze. Trzeba zejść. No tutaj to już nie będę schodził, bo nie ma jak, ale do tamtej to można by było zejść. No i proszę bardzo, sztolnie kopalnie Pirytu, dobrze jest tutaj napisane, jest napis, proszę bardzo, pan mi mówił z informacji turystycznej. I tutaj mamy jedną sztolnię, i tutaj mamy jedną sztolnię, tutaj mamy takie dłubanki jakieś, tu jest długa sztolnia, tutaj jest coś tam, podejdziemy do łupka, tu oczywiście jest... Zaraz zejdę na dół, to jest ujęcie z drugiej strony. Tam stałem. Sztolnie Pirytu. I mamy tutaj. O, takie coś było. Dłubane. Na pewno prostymi narzędziami. Co nie? Tutaj mamy ten urobek. Taki. Nie wiem, nic nie widzę za bardzo tego złocącego się Pirytu, ale to było tu. No i jestem na dole. Pokazuję, że jestem w Piryciarni, w kopalni. Proszę bardzo, zaraz może znajdziemy jakiś Piryt. To jest nieodkryta rzeczywiście miejsce, nikogo nie ma. Kopalnie Pirytu, Walonów do kwasu. No i nieodkryta atrakcja. Widzicie? No, nikogo nie ma. Tylko niektórzy tu przyjdą, bo tak wszyscy idą na zakręt śmierci. Oczywiście ognisko tutaj jakieś zapalone jest, no oczywiście. Czego by nie, ale kurczę, powiem wam szczerze, że jest tutaj jaskinia. Nie wiem, czy to widać, bo chyba wyciągnę telefon, zaczekajcie i włączę może latarkę, bo ja tego, o uwaga, rozjaśnił trochę? Nic nie rozjaśniło. No, czekajcie. Widać coś?
No za bardzo nic nie widać, bo trzeba by było... ta latarka, powiem szczerze, świeci tak, że nic nie widać. Ale są tutaj, wierzcie mi. O, tutaj, gdzie widać, to jest dno, a tam jest wyjście. Jestem w takiej pieczarze, jak gdyby. Ta latarka mojego telefonu nic, powiem szczerze, nie oświetla. Trzeba było tutaj się udać. Przynieście sobie latarkę tutaj. Poświecicie tam. O, je, tutaj jest ten. Tutaj jest ten sufit. No, sufit. Góra jaskini, a tutaj jest dół jaskini. No, no, no naprawdę fajna atrakcja. Można było to podświetlić. Nie widzę, widzę nic, dlatego wyjdę. Ale na pewno pieryt tu wydobywano. Polecam, polecam. No i tak to wygląda. No i coś tu się zebrało z pirytu. Zobaczcie. To, co błyszczy, to jest pirycik. O, tutaj jeszcze fajniejszy pirycik. I tutaj są różne okazy. Także coś tutaj można znaleźć, chodząc po tych sztolniach. To sztolnia jest. No go zapraszam. No i tyle z kopalni pirytu koło zakrętu śmierci w Szklarskiej. No i szukając tutaj, to ja nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, ale chyba nie. Tutaj są takie pirytowe różne o znaleziska. Można sobie po prostu popatrzeć, jak ten piryt wygląda w kamerze. To tutaj nie mam makro, może zdjęć. Mógłbym zrobić zdjęcia. W każdym razie na tym, jakby słońce było, to by tu się błyszczało i by było widać te pirytowe odblaski. Czyli musicie sami tu przyjechać i poszukać.